Żniwa na Kaszubach to czas urodzaju, święta plonów, obrzędowości osadzonej w porach roku. Na Kaszubach bardzo przestrzegano tradycji przodków. Starano się, ażeby żniwa rozpoczęły się 22 lipca, na święto świętej Magdaleny, a zakończyły 24 sierpnia. Jeśli się udało, jeśli była dobra pogoda, to chciano zdążyć przed świętem Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia i wówczas wtedy można było zorganizować łożniwinę. Ale zanim mogło dojść do dożynek, musiało wydarzyć się jeszcze sporo rzeczy. Już pierwszego dnia w pole wychodziła grupa żniwiarzy, mężczyźni i kobiety, aby ściąć pierwszy, jakże symboliczny pokos dojrzewającego zboża. Na miejscu ścinki odmawiano modlitwę i przodownik grupy, świeżo naostrzoną kosą, kładł kilka łanów. Wiązano je i ustawiano w pierwszy tego lata snop świeżego zboża. Żniwiarze wybierali kłosy, a przodownik sporządzał z nich koronę, którą później przyozdabiano ostrze kosy. Następnie żniwiarze w uroczystym marszu udawali się do gospodarzy, którym wręczano tak przyozdobioną kosę jako dobrą wróżbę na właśnie rozpoczynające się żniwa. Ale tego dnia miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Chodziło o dopuszczenie do żniw dorastających młodzieńców, którzy mogli stać się prawowitymi kosiarzami. Była to nie tylko nobilitacja w środowisku rówieśniczym, ale też inicjacja i tym samym symboliczny akt przejścia młodego człowieka z okresu dzieciństwa do grona dorosłych. Wymagało to zatem od młodzieńców poświęcenia, a niekiedy i ofiar. Rozpoczynano przede wszystkim od egzaminu kosiarzy. Młodzi chłopcy, którzy dawniej kosili zboże kosą, to najpierw musieli taki egzamin przejść, bo była to rzeczywiście inicjacja kosiarzy. Starzy kosiarze, czyli już ci Kaszubi, którzy dobrze posługiwali się kosą, przede wszystkim organizowali dla młodych chłopców egzamin. Egzamin wyglądał w ten sposób, że ze strychulców przygotowywano trójnóg. Było to bardzo bolesne siedzisko i odwrócony taki trójnóg, na takim trójnogu musiał siedzieć młody chłopak. Czasami było to bardzo długo, wytrzymywał na takim siedzisku. To nie było to jeszcze koniec, dlatego że ci kosiarze musieli go oblać wodą. Zanim po tą wodę się wybrali do pobliskiego strumienia, czy też rzeczywiście studni, no to bardzo często specjalnie, celowo przewracali się z 2-3 razy z tą wodą, z wiadrem, żeby po prostu przedłużyć egzamin. Kiedy w końcu udało się z tą wodą dotrzeć do młodego chłopca, to czasami był już bardzo bliski omdlenia. W związku z tym, kiedy już taki egzamin przeszedł na trójnogu, to wtedy musiał odbyć egzamin z kosy, z budowy kosy, więc musiał wymienić, że składa się ona z pierścienia, oczywiście, że potrzebna jest babka, potrzebne jest oczywiście ucho i tak dalej, i tak dalej. Kiedy już rzeczywiście ten cały egzamin zdał, to musiał się wykupić, było to albo poczęstunek piwny i wtedy mógł rozpocząć, no to pierwsze zrzęcie zboże, ale oczywiście no, przodował przodownik, czyli albo ten przodownik, kiedy rzeczywiście ścinał to zboże kosą, to wtedy z tyłu za nim chodziły każdy kosiarz, miał swoją oczywiście kobietę, która wiązała to zboże i odbierała od kosiarza. Natomiast młodzi chłopcy pod okiem rzeczywiście starszych też zżali zboże. Zboże na Kaszubach było zżęte w ten sposób, że potem rzeczywiście kobiety, kiedy wiązały ręcznie w snopki, to te snopki owiec układało się w rzędy, natomiast żyto w kopki. Należało przy tym przestrzegać, to jeszcze też wynika ze starych zwyczajów kaszubskich, słowiańskich, aby nie obudzić o przepołudnicy. Była taka biała zjawa, piękna kobieta, która przede wszystkim pomagała takim żeńcom przy pracach, to znaczy budziła ich ze snu, z popołudniowego drzemki, kiedy ją sobie zrobiono na polu i zachęcała do pracy.
Więc taka łoprzepołnica na Kaszubach też była dawniej znana, ale oprócz tego to oczywiście bardzo istotne było, ażeby kobiety też przynosiły to pełni, czyli w takich właściwie garkach, dwojakach na pole. Dawniej nie było to tak, że wracali do domu, tylko po prostu zostawali na polu i ten posiłek odbywał się właśnie w czasie żniw, właśnie na dworze. Żniwa były okresem wytężonej pracy, ale Kaszubi nawet wtedy przy codziennej dyscyplinie ogromnego wysiłku potrafili się bawić. Zabawy, jak kazała tradycja, były oczywiście związane z wydarzeniami na polu i ściśle z nimi korespondowały. I choć żniwne obyczaje z czasem zmieniały się w różnych regionach, ponieważ jedne zastępowano drugimi, ich sens zawsze pozostawał podobny. Święto to też tak jest bardzo często było na Kaszubach związane z banksem, zabawa z banksem. Polegało ono na tym, że ostatnie zboże, zgrabione bardzo często na polu, należało związać w snopek. I tego zadania bardzo unikały młode dziewczyny. Związane to było z jego nazwą, bo po polsku bankart, po kaszubsku banks. I dlatego bardzo często na pomoc tym młodym dziewczynom przychodziły mężatki. One w związku z tym wiązały to ostatnie zboże w taki właśnie snopek. I ten snopek na furze jechał albo na górze, albo sama rzeczywiście żniwiarka przynosiła go gospodarzowi bezpośrednio do stodoły. Więc jeśli gdzieś nie przewidywano zabawy z banksem, to wówczas na Kaszubach odbywał się nieco inny zwyczaj. Była to zabawa z koziołkiem i wieńcem. Oczywiście ostatni pokos zboża, ścięcie, nazywano kozą i z tego ściętego zboża w pęczki ułożone z kłosy wykonywany był właśnie koziołek. Ten koziołek wraz z wieńcem, który był wykonywany na polu, był paradnym przejściem zanoszony gospodarzom. W różnych regionach Kaszub też te zwyczaje nieco się różniły. Na przykład w Puzdrowie dziewczyny podrzucano te, które po raz pierwszy grabiły zboże na polu. Natomiast mężczyźni, kosiarze, zdobili kosy tak zwaną krótką. Była to pięknie przyozdobiona kosa pęczkiem zbóż udekorowanymi i z tą kosą wracano właśnie do gospodarza. Ta tradycja już nie przetrwała, bo oczywiście w związku z tym, że to jest już postęp techniczny i nie ścina się zboża kosą. Niemniej rzeczywiście taka tradycja obowiązywała też na Kaszubach. Przełom lipca i sierpnia, kiedy odbywały się żniwa, to także czas słonecznej, często upalnej pogody. Aby dać ulgę spracowanym mięśniom, Kaszubi kultywowali wiele zwyczajów związanych z oblewaniem wodą. Był to nie tylko wyczekiwany w upale relaks. Nadawano tym zwyczajom głębsze znaczenie, tak że z czasem stały się one obrzędami. Wtedy, kiedy wręczano gospodarzowi koziołka i wieniec, to oczywiście musiało odbyć się wykupne, musiał być poczęstunek, ale oprócz tego tradycja nakazywała, ażeby koziołek trafiał na stół, natomiast jeśli chodzi o wieniec, to żeby był on podwieszony u posuwę, czyli pod sufit.
Jeśli było zboża zrzęta, to oczywiście trzeba było je zwieźć do zagrody kaszubskiej. W tym celu oczywiście wozami drabiniastymi przyjeżdżano na pole. No i takie rzeczywiście już trzeba było ułożyć to zboże, to też odpowiednio należało wykonać. To nie była też łatwa sztuka, więc oczywiście to głównie kobiety na takich wozach układały to zboże i wtedy ono trafiało do domu. W dawnych czasach żniwa trwały dłużej niż obecnie. Mimo że brakowało technologii, godna podziwu była ówczesna organizacja pracy. Dziś przy rozwiniętym postępie technicznym i szerokim zaangażowaniu nowoczesnych maszyn poszczególne rodziny pracują z reguły indywidualnie, z rzadka tylko zatrudniając robotników najemnych. Wyjątkiem są oczywiście gospodarstwa o większym areale. Dawniej bywało inaczej. Żniwa były okazją do pracy zespołowej. Były ważnym czynnikiem integrującym lokalne społeczności. Indywidualny gospodarz, nawet z liczniejszą rodziną, często nie był w stanie samodzielnie uprzątnąć upraw z własnego pola. Rodziny, a nawet całe klany, wspierały się, świadcząc sobie wzajemną pomoc. Razem również zwożono plony, dzieląc się wozami i końmi. Udane żniwa były więc wspólnym sukcesem. Dlatego też później razem świętowano. Ukształtowanie na Pomorzu gospodarki folwarcznej spowodowało, że bardzo często małorolni chłopi najmowani byli do dworu. Tradycja dożynkowa była bardzo podobna. Różniła się tym, że odbywały się dożynki na dworze, ale oprócz tego najpierw wybierano się do kościoła, poświęcono w kościele jej wieniec i wtedy paradne przejście przez całą wioskę. Wracali na początku muzykanci, przodownicy, żeńcy, dziewki z kobietami. I takie piękne paradne przejście trafiało do dworu. Tam w dworze wręczano właśnie gospodarzom wieniec, a także bardzo często był to chleb, były to dary z pól symboliczne i w związku z tym gospodarze organizowali dla wszystkich uczestniczących w tym przemarszu poczęstunek, zabawę. Bardzo często tańczono do północy, a nawet dłużej, jeśli chodzi o właśnie takie zabudowania gospodarskich, czy też właśnie stodole. Żniwa, łożniwinę to czas dobrze wypełnionego obowiązku, podziękowanie za ukończone prace i za plony. W szczątkowej formie też na Kaszubach rzeczywiście te zwyczaje przetrwały, chociażby polewanie wodą. Ostatnia osoba, która schodzi z pola, często taką wodą jest polana, te tradycje są kultywowane i podtrzymywane. Być może nie w każdym gospodarstwie, nie w każdej rodzinie, natomiast bardzo często jest tak, że te tradycje przenikają właściwie z pokolenia na pokolenie i bardzo często nawet nie wiemy o tym, że one rzeczywiście są, funkcjonują do dzisiaj w przestrzeni naszej i myślę, że to nie tylko to polewanie wodą, ale to, że dziękujemy Panu Bogu, bo rzeczywiście są Kaszubi bardzo religijni, to, że rozpoczynają żniwa w dni maryjne, a więc w środę i w sobotę, zwyczaj również pięknie przetrwał, ale to także to, że gospodynie bardzo często święcą wodą święconą stodołę, to też jest bardzo istotne, bardzo ważne, ażeby przygotować, żeby ta stodoła była czyściutka, pięknie przygotowana na nowe plony,
A poza tym, jak bardzo ważne żniwa, jak bardzo ważne ziarno, to ziarno też służyło potem i do dzisiaj tak jest, z ostatnich kóz zbóż wykruszone i służyło do siewu kolejnego. To podkreślało właściwie ciągłość cyklu wegetacyjnego. Ten zwyczaj jest również podtrzymywany jak najbardziej dzisiaj. Wieńce dożynkowe natomiast są piękne, okazałe, rozrośnięte. Bardzo często są dziełem twórców ludowych i rzeczywiście tutaj przepiękne pole mają do popisu. Natomiast te dawne wieńce, symbol jest ten sam. One były rzeczywiście wykonywane w kształcie korony na głowę, niewielkich rozmiarów, wykonywane były na polu i jeszcze z ostatniego zrzętego zboża. Natomiast symbolika, pełnia, zakończenia jest ta sama do dzisiaj.